Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam bardzo serdecznie podczas studium Pisma Świętego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. Dzisiaj chcielibyśmy sięgnąć do pewnych fragmentów rozdziałów Księgi Dziejów Apostolskich, by przyjrzeć się bliżej jednej z wypraw misyjnych, konkretnie trzeciej podróży misyjnej apostoła Pawła. Spoglądając na doświadczenia kościoła pierwszego wieku, chcemy w ich kontekście spojrzeć również na Kościół współczesny. Bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo cieszę się, że będziemy mogli razem studiować Pismo Święte. Razem ze mną jest Piotr. Dzień dobry. Jest Władysław. Ja na imię mam Piotr. Chcemy otwierać Księgę Pisma Świętego i naszym przywilejem jest zawsze korzystać z Bożej Pomocy i Jego Błogosławieństwa podczas studium tej księgi. Dlatego w modlitwie chcemy powierzyć ten czas naszemu drugiemu Bogu. Nasz wspaniały Panie i Boże, z głębi naszych serc prosimy Ciebie o. Ducha Świętego, który będzie kierował naszymi myślami, słowami podczas tego studium, aby te historie, które odczytamy, które przestudiujemy, były inspiracją dla naszego życia w wierze i nadziei i w tym, co jest najcenniejsze w naszym życiu, w umiłowaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. O to Cię prosimy w imieniu naszego ukochanego Zbawiciela. Amen. Amen. Tak, chcemy dziś spojrzeć na pewne doświadczenia Kościoła pierwszego wieku, doświadczenia, w których na pewno znajdziemy zachętę, inspirację, być może napomnienie dla Kościoła, który jest współcześnie, bo gdzieś ten obraz Kościoła pierwszego wieku zawsze jawi się tak bardzo pozytywnie. Pomimo różnych doświadczeń, i tych wspaniałych, i trudnych. I spojrzymy dziś razem na opis trzeciej podróży misyjnej apostoła Pawła. Jej opis zaczyna się w 18 rozdziale Księgi Dział Apostolskich i w wersecie 23. Rozpoczniemy od przeczytania tego wersetu, a potem udamy się razem z Apostołem Pawłem w tą podróż, czerpiąc, myślę, naprawdę wiele ciekawych wniosków. Bardzo proszę. Mhm. Spędziwszy tam jakiś czas, udał się w drogę, przymierzając kolejno krainę galacką i Frygię, utwierdzając wszystkich uczniów. Jak widzimy z tego opisu, celem podróży, trzeciej już podróży misyjnej apostoła Pawła, było nie tylko zdobywanie nowych uczniów, ale również utwierdzanie w wierze tych, których pozyskał podczas swoich poprzednich podróży. Widzimy, jak ważną rzeczą dla apostoła Pawła było to, żeby nie tylko koncentrować się na zdobywaniu dla Chrystusa nowych wyznawców, ale również utwierdzaniu tych, którzy już tą drogę poznali wcześniej. Dzisiaj również możemy z tego wiele się nauczyć, między innymi to, aby nie zapominać o tych, których już kiedyś pozyskaliśmy dla Chrystusa, których już przyprowadziliśmy do wody, aby zostali ochrzczeni. Nie zapominać o nich, ale w, dalszy, w dalszym ciągu mieć o nich staranie i troskę, bo ciągle ich potrzebują. To prawda, że wierzący również potrzebują utwierdzenia. Zachęty ze strony współwierzących, wspólnej modlitwy, tego umocnienia na drodze, tej dobrej drodze naśladowania Chrystusa i korzystania z Jego Słowa, ponieważ problemy życia mogą stanowić niejednokrotnie duże wyzwanie. Już podczas drugiej podróży misyjnej, apostoł Paweł znalazł się na chwilę w Efezie, i Ewangelia, którą tam głosił, zyskała. Ogromne zainteresowanie, nawet proszono go, żeby został dłużej, nie mógł tego wtedy uczynić, i podczas swojej trzeciej podróży większość czasu spędza właśnie w tym mieście. Pozostawił tam wcześniej dwóch ze swoich współpracowników, małżeństwo, Akwile i Pryscylle, sam później również przybywa do Efezu. Ale zanim przybył, ma miejsce ciekawe wydarzenie. Przeczytajmy z 18 rozdziału wersety od 24 do 26. A do Efezum przybył pewien Żyd imieniem Apollos rodem z Aleksandrii. Mąż wymowny, biegły w Pismach. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko Chrzest Jana. Ten począł mówić śmiało w synagodze. A gdy Prysyle jak chwilę usłyszeli go, zajęli się Nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Interesujące jest to, że w różnych miejscach, gdzie przybywał Paweł, spotykał ludzi, którzy już wcześniej spotkali się z chrześcijaństwem. Jedni znali dużo faktów i i uczestniczyli w życiu chrześcijańskim. Wielu z nich brało udział w Dniu Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie, ale niektórzy nie znali Jezusa Chrystusa, być może osobiście, ale słyszeli, że Mesjasz ma przyjść, bo Jan Chrzciciel takie miał przesłanie do narodu izraelskiego. I jednym z nich jest właśnie ten. Apollos, Akwila i Pryscyla to, li, to byli współpracownicy apostoła Pawła w drugiej podróży misyjnej, szczególnie. Oni się rozstali i to, to jest charakterystyczne też w Efezie. Tam proszono Pawła, żeby pozostał dłużej w tym mieście. Taka była potrzeba. On nie mógł z pewnych powodów, musiał wracać. Do, do Antiochi. I teraz, gdy przychodzi na te tereny, przez Frygię i przez galacką krainę, trafia do Efezu. To już jest w Azji Mniejszej. Efez to jest główne miasto, to jest stolica ówczesna Azji Mniejszej. I tam spotyka też pryscyle i akwile, którzy nadal przebywają w tym mieście, pracują. Pracują nad Apolosem też. Apolos był bardzo zdolnym człowiekiem, ale uznali za słuszne, aby mu coś opowiedzieć o Chrystusie. On to wykorzystuje. Nawet następne teksty, ostatnie już w 18 rozdziale, mówią, że on potężnym kaznodzieją był i z przekonaniem, gdy apelował do Żydów, to pozyskiwał ich dla Chrystusa. Kiedy czytam tą historię, to takie proste pytanie powstaje w moim sercu. Czy potrzeba wiedzieć wszystko na temat chrześcijaństwa, żeby być chrześcijaninem? Tak czy nie? Trzeba znać Chrystusa, żeby być Trzeba chrześcijaninem. Trzeba znać Chrystusa. Ale spotykamy tutaj człowieka, bardzo gorliwego człowieka, prawda? Mhm. Człowieka, który miał pewien zasób informacji, właśnie od Jana chrzciciela, który wskazywał na Mesjasza, wskazywał na dzieło, które miał Chrystus wykonać. I on wierzył z całego serca w Słowo Boże, które znał w pewnym zakresie. To jest wspaniałe, że przestrzegał tego słowa. Ta wiara wypływała z jego serca. I teraz spotyka się z ludźmi, którzy wiedzą nieco więcej na temat prawdy Słowa Bożego. I jego serce jest otwarte, prawda? Chciałbym tu podkreślić, że Apollos, mimo że tutaj. tak? Chciałbym tutaj podkreślić, że Apollos, o którym czytamy, że jest biegły w pismach, tak chętnie chciał się dowiedzieć jeszcze czegoś więcej. Mm -hmm. Bo zazwyczaj ludzie, którzy już mają o sobie mniemanie, że już wiedzą wszystko, zazwyczaj nie są zbyt chętni do tego, aby słuchać innych być może mniej uczonych od siebie ludzi. Mm -hmm. Także tutaj dla Apolosa. Są wielkie słowa uznania za to, że miał tą pokorę w sercu, aby jeszcze czegoś więcej móc się dowiedzieć. To jest zachętam być może dla niejednego współczesnego chrześcijanina, który wie mniej, więcej, praktykuje swoją wiarę, tak jak rozumie na podstawie Pisma Świętego, ale gdy przychodzi lepsze poznanie prawdy. Tutaj czytamy, że Akwila i Pryscyla dokładniej wyłożyli mu drogę Bożą. Czyli mówimy o lepszym poznaniu prawdy, słowa Bożego. I przykład Apollosa jest zachęcający, bo pokazuje otwartość człowieka na to, jak Bóg dalej chce mnie poprowadzić. Chociaż Apollos miał pewne, chciałoby się powiedzieć, tradycje. Pochodził z Aleksandrii. To był ośrodek Żydów w Egipcie. Tam była tłumaczona Septuaginta, tam była potężna biblioteka, i Apollos jest obeznany z wieloma sprawami. Ja sądzę, że Prysyla i Akwilas o tyle go podprowadzili dalej, że wskazali na wypełnienie się proroc staro starotestamentowych w życiu Jezusa z Nazaretu. Który okazało się jest mesjaszem. Tak. Zaraz obok mamy podobną historię, prawda? Tym razem doświadczenie Pawła, który spotyka dwunastu uczniów, którzy również swoją wiedzę czerpali od Jana Chrzciciela, byli gorliwi, byli wierni i spotykają Pawła no właśnie, jakie wnioski możemy wyciągnąć z tej historii podobnej, ale bardzo, bardzo pouczającej. Przybliżmy ją sobie troszkę. No, zastanawiające jest to, jakim pytaniem rozpoczął rozmowę mhm. Paweł z tymi uczniami. Tak. Czy otrzymaliście ducha świętego, gdy uwierzyliście? Mhm. To jest zastanawiające, czy można przyjąć w pełni Jezusa Chrystusa bez ducha świętego. Bo jeśli przyjmujemy chrzest, jest to zazwyczaj już działanie ducha świętego wcześniejsze w naszych sercach. A tutaj się możemy dowiedzieć, że ludzie, którzy nawet nie słyszeli nigdy o, o Duchu Świętym, już Duch Święty w nich wcześniej działał, już w jakiś sposób ich inspirował, zachęcał do tego, aby zmienić swoje życie, aby posłuchać tego proroka Jana, który gdzieś tam głosił na pustyni do nich słowo Boże. I to było działanie Ducha Świętego, mimo że nawet o nim wcześniej. Niepełnej świadomości nie mieli. Tak. Tak, spotykamy tutaj ludzi, którzy znów są otwarci na poznanie więcej i więcej o zbawicielów, którego uwierzyli. I apostoł Paweł może przekazać im właśnie te wieści o śmierci Chrystusa, o zmartwychwstaniu, o obietnicach Chrystusa, które przecież tak bardzo dotyczyły działania ducha świętego na serca. Ducha świętego, który z jednej strony prowadzi do nawrócenia, i oni tego doświadczyli. Bo przecież zostali ochrzczeni tym chrztem, podczas którego wyznawali grzechy, i nawet nie będąc świadomi działania Ducha Świętego do końca, doświadczyli tego. Ale stoją teraz przed obietnicą też przyjęcia daru Ducha Świętego, który da im moc do służby, moc do jeszcze gorliwszego i lepszego przekazywania Ewangelii. Jeżeli ktoś przyjął ten chrzest Janowy, to zwróćmy uwagę, Jan gdy chrzcił mówi, ja was chrzczę wodą, mm -hmm. ale ten, który za mną idzie, będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem. A więc pewien zapał, pewne mm -hmm. doświadczenia, pewien hart ducha, wylanie ducha świętego nastąpiło w dniu Pięćdziesiątnicy. I zwróćmy uwagę, co się działo w, w czasie Pięćdziesiątnicy. 120 wyznawców Jezusa Chrystusa otrzymuje ten dar Ducha Świętego, i olbrzymie rzesze ludzi przybyłych na uroczystości świąteczne słyszy ich wszystkich zwiastujących cudowne dzieła Boże. Tak. Czy Paweł po pewnym okresie czasu minęło przynajmniej dwa lata od tego czasu, jak był w Efezie, i teraz wrócił? Może zauważył jakąś stagnację tam i mówi: Tu są uczniowie, tu są chrześcijanie. Czy oni poddali się prowadzeniu ducha świętego? Czy oni pod wpływem jego są wyposażeni do służby i opowiadania? Mhm. To ma dalszy ciąg później w tym tekście w XIX rozdziale. Tak, ci, ci uczniowie, tych dwunastu uczniów, pozytywnie odpowiada na apel Pawła. To, co poznali, jest tak istotne. W ich wędrówce z Bogiem, że ponownie przyjmują chrzest przez zanurzenie, ale nie mm -hmm. tylko. W wyniku modlitwy apostoła Pawła, Duch Święty wstępuje na ich serca, oni również zaczynają mówić innymi językami, w celu głoszenia Ewangelii i ten zapał, o którym Władysławie mówisz, naprawdę wypełnia, wypełnia ich serca. W ogóle ta działalność Pawła w Efezie, która w ten sposób się rozpoczyna, jest bardzo. Taką działalnością pełną powodzenia, naprawdę Ewangelia, nie tylko przez Pawła, ale przez tych uczniów, o których mówimy, przez inne osoby, zaczyna zataczać coraz szerszy krąg i dotyka wielu, wielu osób. Paweł... Ale i trudności, jeżeli Dokładnie. wolno, jeżeli to wolno w, w, wtrącić to słowo. Dlatego, że od wiersza ósmego, gdy opisana mhm. jest działalność Pawła, on najpierw ma dostęp do synagogi, Później są duże trudności. Nie wolno mu już wchodzić do synagogi. Odłącza tych uczniów, którzy widzi, że są wyposażeni do zwiastowania Ewangelii. Przeprowadzają się do szkoły Tyranosa. Mhm. To jest ciekawe my nieraz w obecnym czasie nasze nabożeństwo ma, nabożeństwa mamy w szkołach. Mhm. To, jest, to jest wielkie błogosławieństwo. Ludzie, którzy przychodzą do tych szkół, obserwują, słuchają, pieśni słuchają, widzą zachowanie chrześcijan. W niektórych przypadkach mieliśmy to, mieliśmy taki pierwszy kontakt kogoś, kto później zainteresował się. I w wyniku tej działalności, że oni są w szkole, ma z sobą tych dwunastu uczniów, zapewne też innych, Chrystyleja, chwila na pewno też są z nim. W, w ciągu dwóch lat cała Azja Mniejsza słyszy Słowo Boże. Słyszy prawdę o Jezusie. A więc chrzest z duchem świętym służy wyposażeniu wierzących w Chrystusa do pełnienia tej misji, do której jesteśmy powołani. Mhm. Ja jeszcze zauważyłem tutaj taki fakt, że Paweł tak uparcie nie zatrzymał się przy tych ludziach, którzy dawali mu opór. Bo gdyby ciągle tkwił właściwie wśród ludzi, którzy nie chcą właściwie przyjąć Jezusa Chrystusa, tylko wdają się w jakieś puste rozmowy, zabierają jemu cenny czas, który on śmiało mógł wykorzystać właśnie do głoszenia tym, którzy naprawdę chcą usłyszeć prawdę Bożą. I tutaj jest właśnie to, co powinniśmy również wykorzystywać w naszej pracy misyjnej, aby ludziom, którzy za bardzo nie, nie są skłonni do tego, aby przyjmować Jezusa, za dużo czasu już więcej nie poświęcać, aby iść dalej głosić tym, którzy czekają na tą Ewangelię. Paweł nawet w takiej trosce, jak czytamy, odłączył uczniów, którzy chcieli trzymać się Słowa Bożego. Wykazał taką troskę o Kościół, aby ta niewłaściwa postawa, negująca Słowo Boże, nie była w Kościele postawą w żaden sposób akceptowaną i przyjmowaną. I rzeczywiście skupił się na zwiastowaniu Ewangelii, tak jak zostało to już powiedziane, w przeciągu dwóch lat w tym rejonie, no wszyscy mogli usłyszeć Słowo Boże. Ale Bóg działał nie tylko poprzez zwiastowanie słowa. Efes, w którym Paweł miał to centrum podczas tej trzeciej podróży misyjnej, był bardzo ciekawym miastem. Mm -hmm. Był miastem, w którym między innymi dużą rolę odgrywała pewnego rodzaju religijność ludzi. Troszeczkę więcej za chwilkę powiemy o, o choćby wyznawanym kulcie Artemidy, Diany Efeskiej. Mm -hmm. Ale ten kult związany był również bardzo mocno. Z czarami, z magią, z takimi działaniami, które kierowały ludzi w kontakt, rzekomy kontakt z osobami zmarłymi, w coś, co współcześnie moglibyśmy określić spirytyzmem. I tak naprawdę to, co zwiastował Paweł, było niejako w konfrontacji do tych różnego rodzaju spirytystycznych zjawisk, poparte wielkim Bożym działaniem, również. Uzdrawiania ludzi. To działo się tak cudowne, że nawet jak czytamy jakieś chustki, które dotknęły się skóry Pawła zanoszono do osób chorych i one były one były uzdrawiane. Jedna myśl. Od wersetu 13 czytamy, że nawet niektórzy z żydowskich. Hmm, Niektórzy z Żydów zajmowali się zaklinaniem, tak? Zajmowali się czarnoksięstwem. Że nawet wśród osób, które w jakiś sposób akceptowały prawdy Boże, miał miejsce, miał, miejsce, miał miejsce taka sytuacja, w której akceptowali również pewne spirytystyczne działania. Czyż niepodobnie może być we współczesnym chrześcijaństwie? Tylko zwróćmy uwagę na to, że. Mówić o chrześcijaństwie, powoływać się hmm. na chrześcijan, powoływać się na Chrystusa, na Pawła, który każe Chrystusa. Satan Sz nie jest taki naiwny. Satan boi się Chrystusa i naśladowców Jego, ale nie tych, którzy mają go tylko na języku. Hmm. Y -y -y. Potrafił nawet poturbować fizycznie tych ludzi, aby pokazać różnicę między Pawłem i jego naśladowcami i razem tej grupie, która podążała za Chrystusem. Mhm. Jakie jest Boże spojrzenie na magię, czarnoksięstwo, spirytyzm? Co Pismo Święte mówi nam o tych zjawiskach? To jest zdecydowanie negatywne, ale tutaj. Szczególnie ten Efes, to jest bardzo ciekawe miasto. Jest z, z każdej miary tak zdemonizowane, że działalność apostoła Pawła na takim terenie, o tym bardziej zgodna uznania, że potrafił w takim miejscu wykorzystać właśnie tą moc Bożą, która została mu przekazana. Właśnie to, co mówiłeś o tych pewnych chustkach, przepaskach, które również działały na, na innych ludzi tylko dlatego, że miały kontakt fizyczny z, z Pawłem. To jest, to jest niesamowite, co, co Bóg może działać, jak Bóg może działać właśnie w takich szczególnych miejscach, jakim był Efes. Widzimy tutaj to, że być może to jest jakaś zależność, że czym bardziej jest jakieś zdemonizowane miejsce na, na, na tej ziemi, tym bardziej się objawia Bóg w bardzo spektakularny sposób. Mhm. Jest to zdumiewające. Misjonarze opowiadają o tym, mhm. że inaczej Bóg działa mhm. na przykład w Europie, w Ameryce, mhm. w Australii, a inaczej w mhm. Afryce mhm. wśród szamanów, czarnoksiężników. Bóg jak gdyby chce pokazać, jak to w Egipcie też wspomniałby, było. Mojżesz dokonywał cudownych rzeczy, mm -hmm. i później ci czarnoksiężnicy, ale w efekcie ta laska Mojżesza zjadła tamte laski. A więc Bóg przemawia zrozumiałym językiem. Mm -hmm. Chcecie widzieć moc? Uważacie, że wasza moc jest najważniejsza? Nie. Ktoś stoi za tą mocą. Ale ja jestem potężny i pełen miłości do Was wszystkich. Przeczytajmy o wspaniałych cudach Bożego działania od wersetu 18 do 20 z rozdziału 19. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. I zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo pańskie. Właśnie to są te największe cuda, kiedy ludzie wyzwalali się ze swoich grzechów, kiedy wyzwalali się z tych niewłaściwych praktyk, kiedy poruszeni miłością Chrystusa. Przychodzili, wyznawali, ujawniali swoje uczynki, znajdując Boże przebaczenie, znajdując Bożą akceptację. Ale prawdziwa wiara nie zatrzymuje się tylko na deklaracjach słownych. I widać, że to nawrócenie tych osób było jak najbardziej autentyczne, bo gdy spojrzeli teraz na to, co wcześniej wydawało im się atrakcyjne, na czarnoksięstwo, magię, różnego rodzaju praktyki, gdy spojrzeli teraz z tej Bożej perspektywy, zobaczyli, że to jest absolutnie niewłaściwe, że to niszczy człowieka, to to, co zrobili bez względu na materialną wartość tych rzeczy, po prostu dali to na zupełne, zupełne zniszczenie. Bo chcieli teraz iść zgodnie z Bożą wolą w swoim życiu. Za prawdziwą, autentyczną wiarą muszą iść uczynki. Tak, tak to być. prawda. Obserwujemy to chyba również w naszym czasie. Ja słyszałem wyznania sporej grupy, gdyby ich zebrać wszystkich tak. razem, młodych ludzi, którzy spotykają się z Biblią, z chrześcijaństwem, robią dokładny przegląd swoich płyt, Twoich pendrive'ów, mm -hmm. zawartości dysków komputerowych, Ksiązek. linków, książek mm -hmm. i autentycznie odwracają, a za niektóre zapłacili tysiące, aby je mieć. Ale to nie ma znaczenia. Gdy na pierwszym miejscu jest Chrystus, wszystko inne idzie w cień. Ja sądzę, że warto by było, abyśmy my, którzy tę lekcję dzisiaj studiujemy, pomyśleli, co tam może jest w naszych domach, co ma wartość, ileś tam drachm srebrnych. Spójrzmy krótko na to, co dzieje się dalej. Dlatego, że, że rodzi się opozycja, bowiem miasto Efes jest miastem świątyni, kultu, diany. Złotnicy wytwarzają wiele posążków, które, których sprzedaż przynosi wielki zysk. I z tego powodu złotnicy wszczynają rozruchy. Przeciwko Pawłowi, przeciwko, przeciwko uczniom, a więc robi się pewnego rodzaju opozycja. Jakie wydarzenia rozgrywają się dalej i w jaki sposób kończą się? Pewien wpływowy człowiek, imieniem Demetriusz, który wyrabiał pewne posążki, które cieszyły się ogromną popularnością w tym mieście, gdyż to miasto było siedzibą świątyni. Artemidy, bogini, która cieszyła się ogromną popularnością, jeśli chodzi o kult, poczuł się zagrożony w swoim fachu i w swoich dochodach, które osiągał z tego tytułu. No i podburzył lud, który wszczął rozruchy, mające na celu wypędzić z tego miasta i Pawła i jego naśladowców. Ale pewien człowiek, pisarz czy też sekretarz tego miasta, tak? Tego miasta, tak. Przyszedł z dobrą radą, aby zaspokoić te rozruchy. Dał taką dobrą myśl, że jeśli może nawet to przeczytamy, żeby to było bardziej czytelne, skoro więc temu zaprzeczyć nie można, powinniście się uspokoić, i niczego pochopnie nie czynić. Przywiedliście tu bowiem tych mężów, którzy nie są ani świętokradcami, ani bluźniercami naszej bogini. Jeśli więc Demetriusz i członkowie jego cechu mają skargę przeciwko komu, to odbywają się sądy. Są też prokonsulowie, niechże jedni mhm. drugich oskarżają. A więc widzimy, że Paweł i jego uczniowie. <laughs> Wcale nie oskarżali tego kultu, który tam był. Wcale nie dyskredytowali tego, co się tam dzieje. Oni głosili prawdę Bożą, a dzięki temu nie było żadnej podstawy do tego, żeby, żeby o cokolwiek ich oskarżyć, ani o jakieś świętokradztwa, ani o bluźnierstwa przeciwko temu kultowi. Oni tylko byli skupieni na głoszeniu Słowa Bożego bez oskarżania kogokolwiek. Bóg posłużył się tym pisarzem, uspokajają się te, te rozruchy. Paweł opuszcza Efes, odwiedza inne miejsca, znajduje się choćby w Troadzie, gdzie po tygodniu przebywania przemawia dosyć długo. Aż do północy, później, aż do świtania, dlatego, że coraz bardziej zdaje sobie sprawę, że ci, których widzi, być może widzi po raz ostatni w swojej służbie. W pewnym momencie w swojej podróży bardzo chce zdążyć do Jerozolimy na święto i w swojej podróży powrotnej do Jerozolimy dopływa do Miletu, Miletu, który jest nie tak odległy od Efezu, i wzywa starszyznę efeską prosi, aby chrześcijanie, wierni z tego zboru przybyli. Spotyka się z nimi i w dwudziestym rozdziale mamy od wersetu 17 opisane to spotkanie. I jest ono pełne tak ważnych myśli wyrażanych przez Pawła, że chciałbym, abyśmy zatrzymali się nad niektórymi z nich. Popatrzmy, zwłaszcza, że jest to spotkanie, w którym Paweł mówi, że wiele wskazuje na to, że widzi się z nimi po raz ostatni, tak podsumowuje troszkę swoją służbę, ale wyraża troskę o przyszłość. Spójrzmy na początek na werset 19 i 20. Służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadzek żydowskich. Nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i. Po domach. Jaki obraz sługi Bożego jawi się nam z tych wersetów? Tu Paweł już jest duszpasterzem, mm -hmm. nie tyle ewangelistą. On już ich przyprowadził do Chrystusa i wie, że będą atakowani przez różnych ludzi: będą atakowani przez demony, będą atakowani. Przez jakieś własne przyzwyczajenia, o których później również wyraźnie powie, i zdecydował się zwrócić im uwagę na to, ile to czasu spędzili razem studiując Pismo Święte, zapewne modląc się, mówi, to było publicznie, to było w domach, to było przy każdej nadarzającej się sposobności. I to jest ostatnie jego duszpasterskie takie. Przypomnienie tej mhm. wspólnej drogi. W kolejnych wersetach, choćby w wersetach 26 i 27, Paweł mówi: Oświadczam przed Wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania Wam całej woli Bożej. A więc widać, jak bardzo starał się wykorzystać każdą okazję, żeby przyprowadzić grzeszników do Chrystusa. A jednocześnie mówi, to, co wam zwiastowałem, nie było tylko pewnymi wybranymi fragmentami woli Bożej, które miło jest słuchać, ale były to również prawdy, które stawiały przed wami wyzwania, wyzwania tak. które sprawiały, że musieliście naprawdę dokonać zmian w swoim życiu. Ale widać tutaj człowieka, który jest zdecydowany być wiernym Bogu bez względu na to, czy to, co przekazuje, a jest Bożą prawdą, Bożą wolą, będzie tylko miłe dla słuchaczy, czy również będzie takie właśnie powodujące tą postawę, tą postawę zmagania duchowego? Paweł tutaj w tych słowach wcale nie mówił o tym, że głoszenie Słowa Bożego jest czymś każdego dnia pięknym, wspaniałym i takim, że każdy będzie nas kochał, szanował. Musimy wiedzieć o tym, kto jest wodzem opozycji. Gdy idziemy ze słowem bożym, musimy być przygotowani na to, że ta druga strona będzie zawsze przeciwko nam, przeciwko temu, co będziemy mówili. Tu Paweł bardzo dobitnie mówi o tym, że nie będzie. Łatwo, ani tak jak jemu nie było łatwo, tak i jego uczniom, jego naśladowcom także nie będzie, nie będzie łatwo w głoszeniu Słowa Bożego. I dobrze, dobrze się stało, że Paweł w taki sposób właśnie wyposażył w tą wiedzę swoich uczniów, których wysyła do głoszenia Słowa Bożego. Ten fragment i opis służby apostoła Pawła jest niezwykłą inspiracją, może napomnieniem dzisiaj dla wszystkich, którzy chcą służyć Bogu, aby spojrzeć na swoje życie, czy nie brak tej prawdziwej gorliwości, zaangażowania, oddania, troski nie tyle o siebie, co o ludzi, którym się służy. Widać tutaj niezwykłą uczciwość Pawła. Efes był bardzo bogatym miastem, ale Paweł napisał, powiedział, a Łukasz zapisał, Srebra, złota, niczyjej szaty nie pożądałem. Ja nie szukałem żadnych materialnych korzyści z tego powodu, że jestem sługą Bożym. Ja chciałem służyć dla zbawienia ludzi. Mówi, tego też Was uczyłem, do tego Was zachęcałem. I ta rozmowa również sięga troszeczkę w przyszłość. Paweł mówi, wiem, że po moim odejściu będziecie przeżywać trudne chwile. Niektórzy będą Przeciwni powstaną, aby pociągnąć za sobą uczniów, aby odwieść od wiary w Chrystusa i nieustannie apeluje, napomina, ale trwajcie przy, przy Chrystusie. I ta rozmowa kończy się piękną sceną, gdy wszyscy padają na kolana i zaczynają się modlić, prosić o Bożą pomoc, o Bożą łaskę, o Boże błogosławieństwo. W wierszu 28 jest bardzo ciekawa myśl. Którą chciałbym podkreślić, miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty tak. własną Jego krwią. Zwrócenie uwagę na, na to niesamowite powołanie. To jest do dzisiejszego dnia w Kościele Bożym. Jeżeli ktoś przez Boga został powołany do pełnienia jakiejś funkcji, niech wie, że to Duch Święty go wyposażył i zbór rozpoznał te talenty, te zdolności i nie zawdzięcza tego komuś, czemuś, zbiegowi okoliczności. Jesteśmy sługami Boga i Duch Święty wie, Komu włożyć pewne odpowiedzialności na, na ramiona, ale go też nigdy nie opuści. I taki człowiek nie tylko o czodę ma się martwić mm -hmm. i dbać, ale dbać o samego siebie też. Tak. Aby służąc innym, nie zapomniał na czas spotkania z Bogiem, takiego osobistego kontaktu ze swoim zbawicielem. Paweł odpływa. Z Miletu kolejne opisy miejsc, w których się znajduje, to już jest końcówka tej trzeciej podróży misyjnej apostoła Pawła. Odwiedza jeszcze kilka miejsc, wszędzie modląc się z wierzącymi, utwierdzając ich. I ta podróż przybliża go do Jerozolimy, tak naprawdę chyba z coraz cięższym sercem, dlatego że wie, że to, co go tam czeka, może być bardzo trudne. Zatrzymuje się. Przed udaniem się do Jerozolimy i to ostatni fragment, na który spojrzymy w Cezarei. I tam, i tam przybywa do domu, w którym, w którym Paweł jest pewien prorok z Judei, prorok Agabus. Co się dzieje w tym mieszkaniu wtedy? To może przeczytam od wiersza 10. A gdy przez dłuższy czas tam pozostawaliśmy, nadszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabus. I przyszedłszy do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł to mówi Duch Święty, męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą żyć w Jerozolimie i wydadzą w ręce Pogan. Mm -hmm. Myślę, że do, dla apostoła Pawła był to trudny czas próby. Mm -hmm. Wiedział, że Duch Święty. Prowadzi go do Jerozolimy. Tutaj przychodzi również posłany przez Ducha Świętego prorok Agabus, który poprzez takie, taką wizję, takie przedstawienie mm -hmm. na sposób starotestamentowy, przedstawia to, co stanie się z Pawłem. I teraz Paweł ma dylemat. Czy posłuchać tego proroka, czy dalej prowadzić misję, do której, do której został powołany. Z, zwłaszcza, że towarzyszący Pawłowi uczniowie, gdy to usłyszeli, zaczęli prosić go, prosić, błagać, prawda, żeby wręcz. jednak zrezygnował tak, z podróży do Jerozolimy. Tak. Często <grym> dzisiaj możemy mieć podobne dylematy, czy iść głosić słowo Boże, mając na uwadze to, że możemy w jakiś sposób być przez innych, Wyśmiani, odrzuceni, wytykani palcem. Możemy mieć tego typu również w głowie naszej przeszkody, przeciwwskazania. Paweł również walczył sam ze sobą, sam ze swoimi myślami. My może dzisiaj nie mamy takiego odniesienia, tak jak miał wówczas Paweł, ale mamy swoje własne rozterki. I często te nasze, o wiele drobniejsze rozterki, mogą być większą przeszkodą, w udaniu się z ewangelią do ludzi niż wówczas było to udziałem Pawła zakończenie tej historii jest jednocześnie taką piękną wskazówką dla życia naszego dzisiaj dlatego że jak czytamy w wersecie 14 gdy się nie dał nakłonić daliśmy spokój i powiedzieliśmy niech się dzieje wola pańska Pań. przyglądaliśmy się dziś życiu człowieka dla którego to było codzienną taką dewizą: Niech się dzieje wola pańska. Bóg prowadził go przez trudności, przez doświadczenia, ale zawsze spojrzenie na Zbawiciela, na ofiarę, na Krzyż, na poświęcenie Mistrza sprawiało, że znajdował siłę, żeby iść za Panem Bogiem. My dzisiaj wszyscy potrzebujemy tej siły. Potrzebujemy tej postawy wyrażonej choćby tymi słowami: Niech się dzieje wola pańska. Nie ma lepszej decyzji w naszym życiu niż właśnie taka, gdy każdego dnia, stając u progu nowego dnia, chcemy oddawać swoje życie Bogu, chcemy być gotowi, żeby Mu służyć i chcemy, aby to życie mogło nieść taki podpis: Niech się dzieje wola pańska. To jest najlepsze, co w Twoim i moim życiu, drodzy przyjaciele, może mieć miejsce. I takiego podążania za Bogiem, realizowania Bożej woli w swoim życiu, pragniemy Wam życzyć, chcąc zakończyć nasze studium wspólną modlitwą. Umiłowany nasz niebiański Ojcze, mieliśmy sposobność. Spoglądać na życie, pracę, służbę Twoich sług, którzy na samym początku, gdy chrześcijaństwo się kształtowało i zataczało coraz szersze kręgi, to chrześcijaństwo napotykało na trudności, na problemy, ale zarazem korzystało z Twojej mocy, z Twojego prowadzenia. Z mocy Ducha Świętego, Ty wyposażałeś swój lud i dziękujemy, że nie przestałeś tego czynić. Że i nam dzisiaj dajesz nie tylko sposobność zwiastowania Ewangelii, ale różne dary, różne kwalifikacje, różne umiejętności, abyśmy mogli zwiastować Twoje słowo, tak, abyś Ty był uwielbiony, a ludzie. Uratowani. Błogosław swój Kościół w jego wędrówce w czasach już teraz ostatecznych i dopomóż, abyśmy wkrótce mogli się z Tobą spotkać w niebie, spotkać z Pawłem, spotkać z Pryscylą, Achwilą, Apollosem, tymi wszystkimi, których imiona dzisiaj wymienialiśmy. Niech Twoje błogosławieństwo według naszych potrzeb zgodnie z twoją miłością dobrocią i miłosierdziem nigdy nas nie opuszcza amen amen dziękując bardzo serdecznie za udział w dzisiejszym studium chciałbym serdecznie jednocześnie zaprosić na studium kolejne które zatytułowane będzie aresztowanie Pawła w Jerozolimie